różne były w Węgleszynie przejścia. Największe było z Żydami. Dziwnym trafem w Węgleszynie mieszkało, ja obliczyłem 9, mogę się mylić, ale raczej 9 rodzin żydowskich na stałe. Zajmowali się przede wszystkim krawiectwem, handlem i tak dalej. Dlatego poznałem dosyć dobrze, bo na co dzień się to żyło. Sklepów polskich było 4, ale najczęściej ludzie kupowali niestety u Żydów. Jakoś zachęcali. Tyle było rodzin przed wojną. Natomiast w czasie wojny w Węgleszynie osiadło jeszcze ponad 9 rodzin żydowskich. Z Łodzi przeważnie przyjeżdżali i w pierwszym okresie to zaczęli normalnie handlować, ale w ogóle handel był w rękach żydowskich. Najczęściej szło się do sklepu żydowskiego, bo tam na burg można było, ludzie nie mieli pieniędzy tak jak teraz. W sklepach żydowskich się kupował na burg. Oni później przychodzili, odbierali i tak dalej. I w związku z tym ja też biegałem na usługach rodziców, byłem, pobiegnij do tego. A jak się nazywasz? No to odpowiadałem, no i zapisywali. Poznałem wówczas, miałem takie, na początku wojny zaprzyjaźniłem się z Żydkiem, bo tak określało się, Gutek. Jego ojciec nazywał się Grunwald. Przychodził do nas, do moich rodziców, coś tam jako znał się na chorobach koni i tak dalej, i pewne usługi. A ja zaprzyjaźniłem się z jego synem, był młodszy ode mnie, Gutek. Co najważniejsze, to był bardzo śmieszny i wesoły, ale po pewnym czasie nie pozwalali mu przychodzić. On uciekał z domu, przychodził do tego i ja się drażniłem z nim, bo to inaczej nie tego. Chciałem go nauczyć, żeby się przeżegnał po katolicku. I prawdopodobnie dlatego nie pozwalali mu później przychodzić do mnie, a miał siostrę starszą, podobno bardzo ładną, bo to już brat mój określił i siostra, że ładna dziewczyna, Róża, ale wszyscy mówili na nią Rózia. I ona po niego przebiegała, za rękę go zabierała i ona była na mnie zła, że ja uczyłem go przeżegnać się. Było tych rodzin żydowskich w Magneszynie, jak obliczyłem, około 9. Zajmowali się przede wszystkim handlem, krawiectwem. Ja poznałem pewną rodzinę dokładnie, ponieważ chodziłem, to on mi robił buty i kupowali ode mnie, od mojej rodziny mleko, z tym, że ja zanosiłem to mleko 2 razy w tygodniu. I zawsze była to butelka tych Żydów, nie nasza, tylko oni, musiałem iść po butelkę i w tej butelce zanosiłem mleko. to była jakaś święta butelka, taka trochę litrówka, ale tak jakby trochę inny kształt był. To byli, on był szewcem, robił dla całej mojej rodziny buty. Na niego mówili wszyscy równy, ponieważ bardzo prosto chodził, a jednocześnie on korzystał, mój tato przywoził mu drzewo, układał on drzewo, kupował gałęzie w lesie i on na wozie układał bardzo dokładnie drzewo. Także, tak jak tato opowiadał, nigdy i nikt tak nie potrafił ułożyć gałęzi z taką ilość i tak elegancko jak ten, w związku z tym przezywali go równym. A czy on się, w tej chwili zapomniałem, miałem nazwisko, znałem, ale zapomniałem. To był taki szewc. On robił właśnie buty dla całej mojej rodziny i taki solidny był. Podobno w butach jego roboty można było stać cały dzień w wodzie. Ale tak naprawdę to nie wiem. Dla mnie zrobił tylko dwukrotnie półbuty, trzewiki, tak się to nazywało wówczas. Na początku wojny z Łodzi przybyło więcej niż 9 rodzin, prawdopodobnie 10, jak obliczam, rodzin i osiadło. Z początku czuli się swobodnie, ale później niestety zostali wywiezieni do Jędrzejowa razem ze wszystkimi. Ja tego nie widziałem, bo w nocy to było. Nadzorowała policja z Oksy, polska policja. Tutaj poprawkę zrobię. Przyszedł rozkaz, żeby ci Żydzi na własną koszt jechali do Jędrzejowa, do getta. I o dziwo, wszyscy uciekli w pola lub do lasu i nikt nie pojechał do Jędrzejowa. Natomiast pamiętam, wtedy przyjechał za jakieś 2 czy 3 dni i przyjechał rabin z Jędrzejowa i zgromadzili się Żydzi, przedstawiciele na placu, na krzyżówce Węgleszyn, taki plac był. On przemówił do nich, podobno namówił ich, że religia nakazuje, żeby nie stawiali takiego oporu. Ale ja tego nie słyszałem, tylko tak niektórzy, którzy, bo wielu ludzi wręcz nie znało powiedzenia, może nie tak mowę, jak powiedzenia żydowskie, że ich namówił do wyjazdu do getta i masowo zjawili się w mieszkaniach i w nocy jednego dnia, to już był chyba 41 albo 42 rok, wyjechali do getta, wszyscy, prawie wszyscy. Okazało się, że później, że jedna rodzina, którą też znałem, bo moja siostra starsza była krawcową, taką początkującą, ale ta Żydówka, podobno Polka, wyszła za Żyda, przychodziła do szycia, korzystała z maszyny naszej i jednocześnie uczyła moją siostrę niektórych rzeczy, jak obsługiwać maszynę. Oni się przechowywali W rodzinie nauczycielskiej siekańskich złapali tą nauczycielkę i wsadzili do samochodu. Następnie przyprowadzili drugą nauczycielkę, żonę kierownika, włodkową, i też to już obserwowałem osobiście. Były bardzo blade. Jedna z sąsiadek przyniosła jakieś ubranie, jakieś chusty na głowę, a ojciec tej siekańskiej przyniósł palto, czy ktoś mówił, że to futro, ale ja nie wiem, bo drżały z zimna bardzo, ale raczej ze strachu też chyba. No i zabrali je, a za chwilę odkryli radio, znaczy jaki był powód. Wcześniej odkryli radio, słuchawki od radia w domu siekańskich, a za chwilę odkryli Żydów ukrywających się w piwnicy tego domu. To było małżeństwo. Ja tak z widzenia troszeczkę znałem, bo ta właśnie ta Żydówka uczyła moją siostrę obsługiwania maszyny do szycia, kroju, i była bardzo wesoła, a jednocześnie korzystała z tej maszyny, bo swoje rzeczy szyła na tej naszej maszynie, bo jej widocznie nie miała. Zapytam jeszcze o ten wątek żydowski. Ci ludzie zostali wywiezieni stąd do Jędrzejowa, ci Żydzi? To był wywóz taki, że ten rabi przyjechał, uspokoił ich w jakiś sposób, ale dokładnie nie wiem, tylko ludzie podsłuchiwali, albo ktoś tam im przetłumaczył, że on tłumaczył, że takie jest przeznaczenie losu i tak dalej, że tam raczej przeżyją. I to już moi rodzice na przykład opowiadali, bardzo go całowali, tego rabiego. Jak odjeżdżał, dobiegali ucałować rękawy, jak tylko. I zgromadzili się i wywieźli ich do Jędrzejowa. Ale nie wszystkich, bo ta rodzina jedna u siekańskiego zatrzymała się. I jak już tego, jeszcze w innym miejscu też się przechowywali Żydzi, ale zginęli też. Ci, którzy byli u siekańskich, zginęli? Tak. To zostali rozstrzelani właśnie wtedy, jak była ta łapanka. To ja widziałem już na wozie, jak ich przewieźli. Byli ubrani w ubrania. Zwróciłem uwagę, ten chłopczyk leżał pośrodku wozu między rodzicami i był bardzo ładnie ubrany w rajstopy, nie miał butów. Pochowani zostali pod lasem w Oksie. Przez pewien czas był tam grób, później zniknął. Są różne słuchy, że ktoś ich tam wykopał, że przewiózł i tak dalej.